Siemanko, witam was ponownie, zagrajmy w XCOM, czyli Enemy Unknown. Chciałem tutaj pokazać, że przytuję save'a, żeby było wiadomo, że tutaj jakiś kombinacji Storm nie stosuje. I od razu dostaliśmy szybką akcję. Tylko jeszcze się muszę tak nieco zorientować, czy wszyscy mają turę. Tak! I robota, z tego co się zdaje, gdzieś tutaj nie ma. Znaczy jest, ale wiecie, to jest takie... I gadanie! Dobra, spróbujemy sobie stanąć tutaj, żeby jakoś... Może snajper sięgnął, ale no niestety. Może ma tutaj... Może jest głębokie i szerokie, niestety. Ale za to ten snajper może sięgnąć. Tylko w kogo? W tego Mutona. No dobra, spróbujemy. Może się uda. W co wątpię? Cholera! Ho. Ciekawe, czy jeżeli tu stanę, to czy kolejny muton się pojawi? Ten może strzelić, ten może i ta może. Zostaniemy sobie tu. Teraz nikogo tam nie widać. To jest obiecujące dla nas, tylko... No właśnie, jak bardzo obiecujące. Wiecie co, tu będzie muton bez osłony. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli miałbym być szczery i zechciałbym go dziabnąć. No właśnie, i teraz tak. Zaryzykujmy i podejdźmy sobie tak blisko tego mutona. Mam nadzieję, że tutaj... Nic nie wyskoczy nagle, no ale mogę się mylić. Proszę, no jakim cudem można nie trafić z karabinu? Właśnie to jest spluwa maszynowa i w dodatku jeszcze tak mocna. No wy se chyba w kulki lecicie. Jak mnie tu zaraz granat dziabnie, to się skończy zaraz. Kto tam jest? Aha, dobra, muton. 9%. To jest... dobre dla nas. Niestety musiałem tutaj wykorzystać co nieco całą ekipę, żeby odratować tego jednego, bo oczywiście jedno HP musiało zostać. Teraz go mam nadzieję, że nic tutaj ich nie dziabnie, bo w dość kontrowersyjnym sposobie tutaj właściwie... Chyba zapisywałem. Chyba to nie jest autosave. Ja, wiecie, tak szybko zrobiłem. Nie, zwykły save. Dobra. Czyli jestem bezpieczny w razie czego. Jakbym miał jakąś gumeczkę założoną. Co? Sturmie, co ty mówisz? Kobito, proszę cię. Przecież on jest zabarwiony, jakby trafiło. I jak może być pudło? No ja nie mogę, no... Wow! Przecież zabarwiło go, a tutaj... No pudło niestety, mimo że zabarwiło. Gdzieś ten robot jest, ale ja go teraz nie widzę, więc... Więc niech wszyscy przygotują się na najgorsze. Może nie będę jeszcze schodził. Tutaj zrobimy wartek. W razie czego, jakby ktoś miał wyskoczyć. Fajne są to takie skocznie. Ciekawy patent, który chyba nigdzie nie zastosowano. No i niestety, dalej alergia mnie łapie. Właściwie nawet... Jeżeli już ten filmik byłby opublikowany, to oznacza to, że mimo tyle czasu, czyli tego miesiąca w przód nagrywania, dalej mam alergię. Alergia trwa u mnie 2 miesiące, więc no... Niestety. Jest taka lipa. Sturm musi cierpieć. Ale zabezpieczyłem się tutaj szczelnymi oknami, żeby mnie tutaj nic...
nie ciachnęło. Ciachnęło w sensie jakieś pyłki. Kurde, gdzie jest ten robot? Przecież ja go słyszałem. Tu jest ten, ale gdzieś robot musi być ten. Sektopod. No przecież nie ulotnił się nigdzie. O? Słyszeliście to? Co jest? Już tak dziwnie kamera skoczyła. Co robimy? Może podejdę tu. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje w turmie, tak? Dobra, chyba nawet... Nie, nie mam nikogo wartego apteczki. Wszyscy mają praktycznie całkowite zdrowie. Teraz się tak obawiam. Stanę sobie tutaj. Dobra, i warte zrobimy. Chociaż nie, mogłem przeładować, ale już za późno! Stąd się za bardzo śpieszy. Coś się rozwala, statek się sypie. A ja nie wiem, gdzie jest robot. Gdzie jest ten sektopod? Musi tu gdzieś być. No przecież słyszałem, jak mu te... nogi gdzieś łaziły, tam coś, jakiś ogień. Dobra, trzeba teraz podzielić siły. Troszeczkę lipa będzie, no ale dobra. Będziemy mieć żołnierze wsparcia po lewej stronie, a grenadiera ze snajperami po prawej stronie. Co? What the f... Co? Jakim cudem? A tu coś jest jeszcze. Ale to nie tłumaczy ich dziwnego pojawienia się. Tu coś jest jeszcze. I teraz będę musiał wrócić się na akcję. Kogo ja tu widzę? Berserkera. Mam nadzieję, że kobita to przetrwa, z racji, że nie jest aż tak blisko zarówno jednego, jak i drugiego Mutona. A on tak znowu z tej furii za bardzo nie zbliża się. Kto tu jeszcze ma ruch? Ten ma. Szturmowiec. No to dobra, idziemy szturmowcem. Tylko jak bardzo? Czy Muton byłby w stanie sięgnąć? Wydaje mi się, że jak tu stanę... Tutaj wtedy stanął Muton i ja nie byłem z dołu w stanie w ogóle strzelić, więc podejrzewam, że tak samo obcy nie powinni być w stanie zrobić mi kuku. Oj! Kurde! Skubaniec jeden musiał mnie zaskoczyć akurat w tym momencie, kiedy ja już jestem tutaj naszykowany na kolejną eksplorację. O, taki cwaniak, Muton. No i bardzo dobrze, bo bym się wkurzył z waszej niesubordynacji. No i co on teraz zrobi? On musi ruszyć się. No właśnie. I co? I tyle? Tutaj już nikt nie ma ruchu. Jeżeli chodzi o ten rejon. Bo kobita może zastrzelić jakimś dziwnym trafem. Przez ścianę oczywiście. Tutaj takie rzeczy się dzieją, że głowa mała. No teraz to już na pewno będę musiał... Co jest znowu? Teraz na pewno będę musiał żołnierza wsparcia tutaj wysłać, bo nie wiem, właśnie tu jest problem taki, że pominąłem to jedno miejsce i teraz muszę odczekać. Niestety czuję, jak już mi nos atakuje pyłek kwiatowy. Uwaga, coś czuję, że mogę zaraz kichnąć, ale to jeszcze jakoś mi przechodzi. Będę się starał was tutaj uprzedzić, ale nie da się. Aż tak bardzo. No nie gadaj, że jeszcze strzelisz. No już myślałem. Się tak nastawił, dziwnie. Dziewięćdziesiąt procent! Pudło? Jak to możliwe? Kobito!
Jezus! 85%! Pudło! Jak to jest możliwe? 84%. Bardzo dobrze, że się trafiła, kobito było. Ja już myślałem... Jeszcze poczekam tę jedną turę. Bo ja już myślałem, że snajper będzie mieć mały procent celności, z racji, że mu to nie jest dość blisko. Wiecie co? Z racji, że mam żołnierza wsparcia, szybko przebiegnę tutaj. Tak wygląda, jakby coś tam jeszcze mogło być, więc ja szybko żołnierzem wsparcia przebiegnę. Bo tam jest jeszcze taki przedsionek, jak zobaczymy. No... Gro! Nie odsuwaj mi kamerę. No... Gro! Proszę cię. Chodzi mi o to, że tutaj jest jeszcze coś, tak? A może mi się to tylko wydaje? Nawet jeśli, to żołnierz wsparcia tutaj sobie wejdzie, tak? Czy snajper tutaj dojdzie? Tak. Jakimiś dziwnymi ruchami kocimi, ale się uda. Dobrze, chociaż mam jednego żołnierza wsparcia. To jest jednostka, która musi tutaj być. Nie widzę innej możliwości. Bo chcesz, nie mamy dwóch żołnierzy, słuchajcie, jakoś zapomniałem sobie o tym. Lepiej późno niż wcale. Czy tutaj... Wiecie co, to jest zbyt ryzykowne. Dla jednej jednostki. Oho. A zwykli to są. Tylko dlaczego nie ma filmiku? To jest dziwne. I w dodatku są najsłabsi. Zobaczymy, co się będzie działo. Oho! Przecież widać, że leci prosto! Dlaczego pudło? To jest takie złe! No wkurzyłbym się, gdyby trafiło. O, super! Reakcję robisz. To chyba ta zdolność, którą wybrałem sobie dla ciebie. Taką inną. Więc ty jesteś tym, który dostał tę zdolność w ramach testowania, że tak powiem, czyli tej takiej dodatkowej reakcji, którą wybrałem, jak ostatnio awansował ten gość. Ale mimo to i tak będę go tam zostawiał na warcie, bo no nie ma sensu. No, co jest znowu? Dobra, szturmowcu, czy ty możesz pójść... No właśnie, chodzi mi o to, żebyś nie stracił głowy. Wiecie co? Jak to było? Bo ja tędy wychodziłem. Tędy tu, no i tutaj była akcja, tak? Ale tu jest jeszcze drugi przedsionek. Wiecie co, wydaje mi się, że stamtąd właśnie jakieś takie mutony czy coś tam pojawiają się tylko w sytuacji, gdy że tak powiem, jesteśmy gdzieś dalej i chodzi po prostu o to, żeby nas nieco otoczyć. Wiecie co, nie czuję się zbyt pewnie, że tu jest jeden żołnierz wsparcia, więc cały czas tutaj warta będzie. No, czuję, że coś tam u góry się może schować. No i na przykład warta może tutaj skutkować sukcesem, a może nie, mimo że w plecy dostał elitarny muton. 100% krytyczne, no ale trafienie niepełne. No i niestety nie trafiliśmy, co jest właściwie... Właściwie to nie jest aż takie znowu coś nowego, bo... To by było dziwne, gdybyśmy trafili. Czyli ja oczywiście muszę to powiedzieć w zbyt pesymistyczny sposób. Gdy jakkolwiek to zabrzmiało. Póki co nie wykorzystuje na razie potencjału pancerza widmo, ale najważniejsze, że rozwaliliśmy tego mutona. Dobra. Teraz tak. Za dużo jednostek idzie po prawej stronie, a za mało...
po lewej stronie. No, najważniejsze, że teraz mamy żołnierza wsparcia po lewej i po prawej. Wiecie co, warta dalej będzie. Snajper sobie przeładował. Tamtego jeszcze musimy przesunąć na lewą stronę. Ten co tam u góry sobie stoi i wtedy będę miał możliwość spokojnego tutaj przemieszczania się, bo jedna jednostka to nie ma sensu. Przy okazji możemy właśnie z lewej strony tutaj atakować mutony, które mają odsłonięty pancerz. No chyba, że mutony wykorzystują właśnie coś takiego. Tam coś jest potężnego. I to jest raczej muton. Dziękować grze, że powoduje błędy, w których widzę coś. I widzę coś, mam na myśli przeciwnika. Właściwie nie powinno chyba tak być, no ale... Błędy w grze powodują, że jest mi lepiej. Chociaż czasami błędy w grze raczej częściej powodują, że graczowi jest gorzej, ale w tej sytuacji jest mi łatwiej. Dobra, może przesunę nieco żołnierza wsparcia. Mam na to, że nic się tu nie rusza. To jest dla nas oczywiście... nie mam żadnego elokwentnego słowa na stwierdzenie czegoś takiego. Chyba warte dawał, bo... Czuję, że coś tam przyjdzie zaraz. Nie wiem, może muton, co był u góry? On chyba jest na warcie, z tego co mi się wydaje, ten muton. No, szybciej, kobito, ruszaj się. Wydaje mi się, że jest na warcie. Ale to się okaże zaraz. Aha. Nie no, spoko. Wiecie co, czy mam w ogóle szansę strzelenia tam rakietą? Nie o to mi chodzi, nie o to mi chodzi. Gro, współpracuj ze mną. Chodzi o to, że nie będzie miał osłony. Chociaż w sumie on nie wykorzystuje osłony. Ale zawsze coś tam, rakieta wspomoże mnie. No powiem szczerze, że tutaj robota teraz nie oczekiwałem. Myślałem, że będzie muton, ale dobrze wiedzieć, że możemy robota zaskoczyć. Jeżeli oczywiście będzie taka możliwość. Kogo ja tu mam? Tego jeszcze mam. Nikt nie ma niewidzialności, jeżeli chodzi o tę stronę. Co, niewidzialność weźmiemy. To dobrze. Weźmiemy od razu ruch. I spróbujemy pójść jak najdalej. Chociaż, szczerze powiedziawszy, snajper może tutaj rzucić po prostu tę sondę taką, żeby widać było, no ale w tej sytuacji nie ma to sensu większego. O, popatrzcie ci państwo. Właśnie pojawił się muton, który zaraz zginie, a może nie. Jednak zginął. I co? I co? Dobra, snajper tu jest. Robot jest tam. Jeszcze raz tutaj przesunę go. O, jak tu teraz zrobić, żeby robot nic nie zrobił? Autosave'y są, więc mogę spróbować coś takiego zrobić. Tylko nie wiem, czy tam muton nie jest. Coś się pojawiło na chwilę. Teraz nie wiem... Kogo ty widzisz? Chyba mutona, co? Jakim cudem? LOL. No to muszę to wczytać. Jakim cudem? Nie myślałem w ogóle, że może coś takiego się wydarzyć. Ojejku, moje uszy. Dobra, wiem, że już się tam wycofał ten robot. Więc w sumie jeszcze raz powtóreczka. No proszę cię, kobito, tylko nie sfutuj. Aaa, no poważnie. Ale masz podwójny strzał. Nie zmarnuj tego. Jezus,
Jezus, dlaczego? Dlaczego ta kobita mnie tak po prostu wkurza? Jednym po prostu strzałem zabije, a innym razem, mimo że ma podwójny strzał, nie zabije. To jest złe, tym razem błędy gry powodują, że niestety nie jestem w stanie pokonać tego Mutona. No, a teraz jak wezmę umiejętność... O, nawet filmik jest, w którym nic nie widzę oprócz... futryny. Teoretycznie. Dobra, to jak tutaj robimy to teraz? Elitarny Muton nie żyje. Wiemy, że tam jest robot. Więc ja może przesunę nieco drużynę. Mam nadzieję, że się nie pojawi. Kurde. Nie musiał się pojawić. No zobaczymy, czy się teraz uda. Jak nie, to wczytam po prostu save'a. Tam jest Muton Berserker. Więc zobaczymy, jak to będzie. Może jeszcze stanę tak, żeby go tutaj nakłonić, tego sektopota, żeby takie przygotowanie zrobił, jakby miał strzelać obszarówką. Aha! Czyli on chce tutaj strzelić obszarówką. Dobrze wiedzieć. No to teraz ekipa po prawej stronie musi się szybko przemieścić. Bardzo źle, że Muton tutaj w ogóle podszedł w taki sposób. Dziwne, co on właśnie zrobił. No ale dobra, no niech będzie. I teraz przemieścimy całą ekipę. Właściwie cała ekipa się przeniesie, ale najpierw... Co chcę zrobić? Przesuną się wszyscy, żeby jak najwięcej tutaj zadać sektopotowi obrażeń. Bo tutaj nie strzelałeś w tego, tylko w tego. Tylko nie wiem, czy ty masz podwójny strzał. Jeżeli tak, to będzie to bardzo dobre. Ojejku, krytyczne. Poważnie? Nie masz podwójnego strzału. No nic, ale zadaliśmy krytyka. Niestety kobieta strzeliła w ścianę, co jest dla nas mało pozytywne. No przecież nie denerwuj mnie, gro, nawet. Dobra, przesuwamy tą całą ekipę. Trzeba rozwalić tego sektopota. No właśnie, no i teraz będziemy mieli szansę na przetrwanie. Bardzo pięknie, że w ogóle nasz snajper... Dziwna animacja. Bardzo dobrze, że w ogóle nasz snajper tutaj załatwił sprawę za pomocą jednego strzału. 23 obrażenia to nie jest byle co. 23 punkty obrażeń to się... tak powinno profesjonalnie powiedzieć, żeby zachować profesjonalny poziom gameplayowy, żeby się nie zbłaźnić i żeby nie wiadomo co jeszcze. Tylko teraz trochę tak głupio poszedłem, ale nic się nie pojawiło. To może tutaj ma stwierdzenie głupi, ma zawsze szczęście. Tak sobie ruszę niepozornie tylko, bo widzę, że prawie cała moja drużyna jest w ogóle z bronią wykorzystaną. Znaczy... Niektórzy na przykład tutaj mają tylko pół w magazynku, a niektórzy na przykład mają mniej niż pół. No ale niech wszyscy przeładują. Przynajmniej będę spokojny, że nie wydarzy się tutaj sytuacja, w której nagle muszę strzelać pistoletem, bo nie mam amunicji. Wiecie co? Ma rzut sondą. No, podejdź w taki dość bardziej korzystny dla nas sposób. Wyrzucimy sondą chyba pierwszy raz, albo pierwszy raz od dawna, bo już nie pamiętam, kiedy ostatnio wykorzystałem sondę, no a pasowałoby. Co nic nam nie dało, oczywiście. W sumie to nie jest dziwne. Co? Wygląda na to, że oni się tam kryją gdzieś. Ale wygląda na to, że tu coś jest jeszcze. Nie wiem, czy coś się tam kryje. I obawiam się, że chyba coś się jednak kryje tam. Tak wygląda, jakbym mógł tam podejść.
A Sektopod nagle pojawił się na wyższej kondygnacji. Archiwum Mix się kłania, nie wiadomo jak to się stało, ale się stało. Weźmiemy dwójkę tylko. Żeby po prostu tam wejść i zobaczyć, czy tam w ogóle coś jest, bo jakoś wydaje mi się, że coś tam może być. I od razu zostałem tutaj na wzniesieniu. Tak w razie czego? Trzeba być zawsze przygotowanym na najgorsze. Dobra, gdzie ja mogę stanąć? W ciekawe jakieś miejsce. Ale niechże będzie tutaj. Może nic się nie uaktywni, nie powinno przynajmniej. No i sonda została zmarnowana, jak widzicie. Bo tam, gdzie ja rzucałem, to już jestem. Dobra, ekipa zwiadowcza. Co ona zarejestruje? Czy tam w ogóle jest coś? Nic nie widzę dalej. To wygląda prawie jak mały reaktor atomowy. Jeżeli go zdobędziemy, może pomóc nam w badaniach nad nową bronią i napędem. Okej, okay, dobra, czyli... Nie... Znaczy, powiem tak, nie przypominam sobie sytuacji, w której spotkał jakiś mini-reaktor atomowy, a przynajmniej tutaj nagrywając. Jakoś nie przypominam sobie w ogóle, żeby ten doktorek coś takiego powiedział. Więc ta... Wiecie co, jeszcze przesunę nieco ekipę. Nic się nie pojawia, to jest dla nas duży plus. Tylko, że mnie wykrakał czasem. Okej, mutony tam są. Oczywiście musiał się filmik pojawić i wtedy mutony zrobią jeszcze kolejny ruch. Dobra, jak tu robimy teraz? Tu jesteście dalej. Wiecie co, wykorzystam tutaj umiejętność maskowania, żeby mój grenadier bardzo szybko się przemieścił, tak? Wykorzystał swój cały ruch. Bez konieczności tutaj marnowania na jakąś wartę czy chowanie się. Jeszcze ktoś tam był z tyłu. Właśnie, snajper. Tylko, że snajper to on już tutaj by poszedł sobie. Kobito, czy ci się uda go zabić? Chyba nie. O, trafiłaś. I chyba ty masz podwójny strzał. Zgadza się. Ale już umiejętności nie możesz użyć, którą chciałem. Pudło! No, nie wiem. Chciałbym to wiedzieć. Czy następnym razem go dorwiesz? Teraz jest taka kwestia, czy... No, wiecie co, mam niewidzialność. Dlaczego mam